Halo, halo, dzień dobry, cześć i czołem. To jest krótkie ogłoszeniowe nagranie z Team Fortressa. Dawno nie było Team Fortressa, bo myślałem, że nagramy, żeby zrobić ogłoszenie, więc ja sobie będę miał do tego dostęp. Ciekawostka, w ogóle jestem na bardzo ciekawej wersji mapy Orange, tak przy okazji. Przyznam, że to jest najciekawiej zrobiona moim zdaniem, bo faktycznie tu ktoś postarał się i dał tekstury i różne ciekawe budyneczki, a nie tylko właśnie takie kratkowe powierzchnie. Tutaj też bym mógł coś zmienić, aczkolwiek i tak jest coś zrobione, więc moim zdaniem jest to najciekawsza wersja mapy Orange. Jest to Oranges Z99, jeżeli kogokolwiek to interesuje. No ale to tyle, jeżeli chodzi o informacje, na jakiej mapie gramy. Moim zdaniem wygląda bardzo ciekawie. Ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że w najbliższym czasie, jeśli nie wiecie, szykuje się mini turniej Team Fortress 2 YouTuberów, jak to ktoś ładnie nazwał. Ale mam zera. Przed nagrywaniem oczywiście zabijałem dużo. No trudno się mówi. I na tymże mini turnieju będziemy, każdy youtuber dobiera sobie 5 swoich widzów, z którymi będzie grał w drużynie. Będzie to w zasadzie drabinki, całość organizuje Shaky TV, linka do jego kanału będziecie mieli w opisie mojego kanału, jeżeli ktoś nie zna, to tak znam, że cię większość go kojarzy. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem jeszcze powiedzieć, że do mojego teamu urządzimy małe eliminacje. I myślę, że zrobimy jakoś w tym tygodniu, nie wiem jeszcze na jakim serwerze, na jakiej zasadzie, postaram się zlokalizować jakiś pusty serwer i po prostu wysłać ogłoszenie na grupie Steam, w którym to ogłoszeniu powiem wam, że eliminacje będą miały miejsce. Tak więc, jeżeli ktoś jeszcze nie jest członkiem grupy Steam, grupa Zygfryda się ta grupa nazywa, a nawet jeśli ktoś nie umie jej znaleźć, to w opisie tego filmiku będzie link do grupy Steam, gdzie możecie dołączyć. I myślę, że w ciągu najbliższego 1 do 3 dni ogłoszę jakiś dzień. No kurczę, kim sobie nie zginął. Ogłoszę jakiś... 5 HP, lol. Jakieś eliminacje. Nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie to zrobię. Prawdopodobnie standardowo kto pierwszy najlepszy, chyba że uda mi się ustawić jakiś serwer na hasło. Preferowałbym, żeby to nie były, jak to tam ktoś określił, tryhardy, czyli unikajmy tutaj osoby, które mają, nie wiem, 5000 godzin w Team Fortressa, z czego 4000 na jednej postaci albo coś takiego. Ale unikałbym też jakichś takich... co wstawiłem w tą linię. Ale unikałbym też tutaj osoby, które dość lamią i są w cudzysłowie free-to-playem. Nie mówię oczywiście, że mam cokolwiek przeciwko free-to-playom. Chodzi mi raczej tutaj o poziom umiejętności, który się przypisuje free-to-playom. Jak ktoś jest free-to-playem takim dosłownym, to oczywiście mi to kompletnie nie przeszkadza. Możemy sobie grać. Ja ostatnio też grałem jak free-to-play, znaczy w sensie setupem, jak widzicie, podstawowy. Jeszcze gibuxa założę, o. Gdzie jest gibux? I cyk, mamy gibuxa, proszę bardzo. Jak być free-to-playem, to niech będzie gibus z duchem. No i proszę bardzo, tak więc gram jako free-to-play z gibusem. Więc jeśli ktoś jest free-to-playem, to się kompletnie nie musi przejmować. Tak jak mówię, zapraszam do zabawy. Jeśli chodzi o nagrody, Shakely tam proponował, że on tam jakieś może dać refy na poczet nagród. Ja myślę, też mogę czymś rzucić. Jakby ktoś chciał zasponsorować również nagrody, to w opisie będzie także trade link, żeby ze mną się wymienić i wysłać takowe nagrody, które mogę potem dać. Oczywiście każdy, kto wyśle nagrody, będzie wspomniany jako sponsor nagród w odpowiednim filmiku, więc tutaj też może być motywacja, jak ktoś chce sławę na YouTubach zdobyć i takie tam, to będzie mógł w ten sposób chociaż być wymieniony. O kurczę, co za szalony scout. No, czy coś jeszcze chciałem mówić? Aha, każdy YouTuber wybiera swoją mapkę i zasada jest taka, że chcemy nagrywać, także każdy nagrywa swoją mapkę, nagrywamy mecz ze swojej mapki. I chyba myślę, że tej zasady będziemy się trzymać. Nie będzie prawdopodobnie na moim kanale wszystkie mapy, więc... A w sumie to zbiorę wszystkich YouTuberów, bo oczywiście nie pamiętam. Wiem, że na pewno ma być Shaky i Michu. Więcej przeze mnie kojarzę, chociaż tam chyba z 6 czy 7 osób było. Linki do wszystkich kanałów, jak zlokalizuję, to będą też w opisie, żebyście mogli sobie każdy mecz śledzić, jak to się będzie działo. Myślę, że czas działania będzie w ciągu najbliższego, nie wiem, miesiąca się ten cały turniej odbędzie. Postaramy się jakoś dostosować do wszystkich. Ale mi ten scout denerwuje, on to robi specjalnie. No, myślę, że powiedziałem wszystko, co chciałem. Z mojej strony w takim razie to by było na tyle. A, moja mapa, jeżeli to kogoś interesuje, to CP Badlands.
Bo Dust Bowla mi już zajęli, więc smuteczek. No ale Dust Bowl przynajmniej będzie w takim razie, tak więc spoko. Nie mogliśmy żadnych CTF-ów ani wózeczków wybierać, więc trochę słabizna, no ale niech będzie i tak. Jeżeli będzie duża popularność i frekwencja tychże mini zawodów, to może urządzimy jeszcze drugą serię albo coś takiego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na obecną chwilę mogę powiedzieć tylko tyle, że zapraszam Was do grupy Steam, gdzie prędzej czy później ogłoszę nabór do mojej drużyny. Tak więc, no w sumie to by było tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Zapraszam Was do wspólnej zabawy. Z mojej strony to było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia na jakimś serwerze. Hej!